Powieść to jest takie stworzenie, które pozwala nadać po prostu postać literacką i jakiejś historii życia, wątek cały kobiecy, więc mody, jakiejś kultury, stroju, filmu. To wszystko trudno powiedzieć, że ktoś ujął to w autobiografii. tak? czy też śmiech i humor są trudne. To nie są mi łatwe sceny do pisania. Nie powstała ta koncepcja, że niełatwo mnie zabić, bo to jest symbol jej charakteru, jej osobowości. Ważne dla mnie było odkryć, ile was jest w ogóle. Czy rzeczywiście dwie? Irena Kun i Joanna Chmielewska, No, piszą mi, że więcej. Może udało się y, kopniakom losu wyciszyć, troszeczkę w tył odsunąć y, Irenę, ale narodziła się Anna. Gdybyś mi teraz przeczytała, przyjechała z tych gór, z uzdrowiska, to co? No to mówię, mam nadzieję, że powiedziałaby, OK, może być. Dzień dobry, szanowni Państwo. Dzisiaj moim gościem jest pani Katarzyna Droga. Witam Panią bardzo serdecznie. Ja witam. Pani Katarzyna Droga jest autorką wielu książek, ale nas dzisiaj sprowadza tutaj do studia Fanbook TV opowieść o Joannie Chmielewskiej pod tytułem... Niełatwo mnie zabić. Dla tych, którzy nie wiedzą, kim jest Jana Chmielewska, jest takie pokolenie, domyślam się, że ono, że ono jest, wiem, że, że, że są tacy ludzie. To jest arcymistrzyni i pra-matka polskiej komedii kryminalnej. Zgodzi się Pani z tym określeniem? Tak, ale. Zawsze jest jakieś ale. Ponieważ Joanna Chmielewska jest moim zdaniem niekwestionowaną królową tej komedii kryminalnej, jak pani powiedziała, związanej z latami 60., 70., 80. i 90. – uwaga, przez pięć dekad pisała nam książki – to jednak wydaje mi się, że to nie jest typowy kryminał. To nie jest kryminał taki, jak Agaty Christie na przykład, tak zbudowany, że człowieka przy tej książce trzyma jedno naczelne pytanie: kto zabił, kto popełnił to przestępstwo, kiedy go dorwiemy. Tu w książkach Joanny Chmielewskiej, i to mnie zauroczyło, ogromną rolę odgrywa obyczajowość epoki, ta walka czy też wyścig nie tylko z przestępcami, ale z absurdami naszej epoki. Wiele jest tych książek, powiedziałabym, głównie obyczajowych, i to jest równie ważne, jeśli nie pierwszoplanowe, jest równie ważne jak intryga kryminalna, a późniejsze książki, kiedy na przykład najstarsza prawnuczka albo. Albo przeklęta bariera, kiedy zestawia epoki ze sobą. i Bardzo lubią czytać takie rzeczy kobiety, które w ogóle nie znoszą nawet kryminałów, a wcale nie przeszkadza tam ta intryga kryminalna, która przewija się równolegle i podążamy też za tym zdarzeniem, kto kogo tam atakuje i na przykład chce ukraść rodzinny skarb. Są to moim zdaniem takie. Jedyne w swoim rodzaju książki kryminalne się śmie z nutą kryminalną, ale też przede wszystkim powieści o naszych czasach. Ale zgodzi się Pani ze mną, że z Chmielewskiej. Wywodzi się plejada znakomitych w tej chwili uwielbianych przez czytelników i czytelniczki autorów. No, nie wiem, Olga Rudnicka chyba mhm. jako pierwsza zaczęła: Alek Rogoziński, Marta Obuch, Marta Matyszek. same Marty mi przychodzą na myśl. Marta Kisielo, właśnie też. No, to, to, to Wymieniam tak po prostu postaci, które no są uwielbiane, noszone na rękach, oni piszą komedie kryminalne mhm. i oni. Wszyscy wywodzą się z Kwiatówki, prawda? Na pewno tak, ale może dlatego, że ja wbrew pozorom nie jestem czytelniczką kryminałów. Ja wyrosłam dla odmiany z sagi rodzinnej, od niej zresztą zaczęłam swoją pracę literacką. Oczywiście znam parę osób, które kryminały piszą, część czytałam, robiłam wywiady z Kasią Bondą, na przykład to zupełnie inny ty typ jest kryminału. I wydaje mi się, że każdy ma oczywiście swoją jakąś tam drogę, swój pomysł. Z Chmieleskiej się wyrasta w Polsce, nie tylko w Polsce. No, ona przecież na przykład w Związku Radzieckim była szalenie popularna, nawet nie wiem, czy nie bardziej jak u nas, jeśli można, bo w pewnym pokoleniu to był moment, kiedy wszyscy Chmieleską znali i czytali, ale też no, miała to specyficzne coś. Podejrzewam, że tkwi to w narracji, w konstrukcji narracji, w operowaniu językiem. Ironią. Ją, dystansem, humorem, w tej jej realizacji y, tego zdania, że jeśli życie tak potrafi się z nami bawić, czasami okrutnie, to my pobawmy się z nim, tak? I jest tak, że no nie ma chyba lepszej broni na życiowe problemy, jak je wyśmieć, zlekceważyć, odsunąć, zdystansować się. To wypełnia te książki. I to jest właśnie to niekryminalne, a bardziej powiedziałabym filozoficzne. To jest już taka postawa życiowa, filozofia życia, uśmiechnięta filozofia życia. I nie znam dokładnie wszystkich książek pisarza, o których pani wspomniała, ale wydaje mi się, że tego, tego pomieszania, tej konstrukcji, tej mozaiki stylistyczno-z z wyobraźnią, tak? bo tam jeszcze kipi od pomysłów, no to aż tak w typie chmielewskiej już nie ma. I nie będzie, bo każdy powinien tworzyć własną, własny świat powieściowy i własną koncepcję. Bez wątpienia wymienieni przeze mnie autorzy na pewno go stworzyli. Tak. Natomiast um, wydaje mi się, że nie będzie przekłamaniem, jeśli powiem, że oni wszyscy wiedzą, że są w chmielewskiej. Tak? Mm -hmm. Co więcej, mam też wrażenie, że w Polsce powstała taka moda i, dzięki chmielewskiej i ta moda trwa na ten rodzaj. Powieści kryminalnej, który jest po prostu komedią. I ta komedia najczęściej przeważa zdecydowanie nad wątkiem kryminalnym, o czym pani też tak. powiedziała, tak? Bo lubimy się śmiać. Ja powiem nie? szczerze, ja jestem czytelniczką kryminałów, ale nie pamiętam, tak? żebym pękała ze śmiechu przy kryminałach innej nacji niż polskiej, tak? I nie chodzi tu o typ humoru, tylko w ogóle o to, że o kryminale można myśleć w kategoriach humorystycznych w ogóle. No, kariera komedii kryminalnej w filmie poświadcza mm. też to, że to jest jednak bardzo lubiany gatunek i lubimy się śmiać. W ogóle chyba lubimy się śmiać. No mam nadzieję, że lubimy się śmiać. Myślę, że popularność śmieleskiej zrodziła się z tego, że lubimy się śmiać i dobrze. Ja zresztą udzielam teraz trochę wywiadów Właśnie w związku z tą książką, i kiedykolwiek powiem, że o czym, o tym o życiu o Chmielewskiej to zawsze banan na twarzy, ludzie się uśmiechają, budzi to nazwisko samo uśmiech, no to się z czegoś zbudowało, prawda? Więc tak, na pewno be tak, ona to zaczęła. Be be bez wątpienia, tak. Ja myślę, że podjęła pani nie lada wyzwanie, pisząc no tak. tę opowieść o Janie Chmielewskiej. I, I widzę tutaj dwa aspekty. Pierwszy z nich jest taki. Mm. Że ona ma wielbicieli, mhm. wielbicieli oddanych na maksa, mhm. e, takich, którzy roszczą sobie w związku z tą swoją byciem tymi wielbicielami prawo do decydowania o być czy nie być faktów z życia Janny Chmielewskiej. Jakby, jakby brali udział w takim konkursie kto wie lepiej, jak ona Aha. żyła. E, i, Konfrontacja okay, z ich nie, wyobrażeniami nie, nie. jest dużym wyzwaniem, tak sądzę, dla pani. Czuła pani, że to tak będzie, że przyjdzie się pani zmierzyć z, z tą rzeczywistością? Przede wszystkim zawsze tak jest. I nie jest prawdą, że pisarz może się tak wyzbyć tej wrażliwości. I no, wiemy, że nie, nie ma takiej książki, takiej koncepcji, takiego produktu, który spodobałby się wszystkim. Mówiąc ogólnie, a kiedy mówimy już o osobie, którą znamy, kochamy, uwielbiamy, ten fanklub, na przykład, tak, no to już w ogóle napisać, stworzyć coś takiego, taki portret, takie wspomnienie, że wszyscy będą zadowoleni, no to niemożliwe. Ale mimo to, naprawdę, to jest tak, że każda książka jest takim dzieckiem, jest, jest m, częścią człowieka, poświęciło się mu wiele czasu i emocji. I m, nie sądzę, no może są ludzie, którzy potrafili się w jakiś sposób tak uzbroić, że nie boli ich krytyka, nie boli ich jakiś głos, m, 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 który twierdzi, że to nie tak, wszystko źle, nie taka była. Ja się bardzo przejmuję takimi rzeczami, wcale tego nie ukrywam, natomiast no, tutaj mam to szczęście, że niewiele takich głosów jeszcze zaliczyłam, ale mam świadomość, że one są, że pojawiły się. Trzeba oczywiście z tym żyć, tak powiem. No, trzeba z tym żyć, trzeba się zastanowić, czy rzeczywiście gdzieś jest. Y Jakaś, jakieś rozminięcie się z prawdą, ale też spotykam się z takim pytaniem i, i, i odpowiadam na nie, że to jest najważniejsze, chyba dla mnie, odpowiedź na pytanie, czy jej podobałoby się to ujęcie, czy ona byłaby zadowolona z takiego, moja bohaterka Joanna Chmielewska, czy też Jirenaką, z takiego właśnie ujęcia. Pisząc to starałam się, Wyobrażać ją sobie, a poznać ją można z książek, bo każdy pisze o sobie w jakimś stopniu, z autobiografii Tomów 7, z wywiadów, które udzieliła, z wywiadu Rzeka, który też jest w formie książkowej. Źródeł sporo jest, więc można poznać, moim zdaniem, i osobowość, i psychikę, i troszkę stylistykę. I starałam się tak to robić, żeby na taką myśl, że gdyby, ktoś mnie zapytał, a gdyby Chmielewska teraz przeczytała, przyjechała z tych gór, z to co? No to mówię, mam nadzieję, że powiedziałaby, okej, okay, może być, <ścoughs> chociaż tyle, <ś> <ś <donkey> chociaż tyle, natomiast no oczywiście st staram się zawsze tak pisać, żeby być w zgodzie z im wyobrażeniem moim. No i z tym co, bo taka autobiografia mówi, co autor y, chciał światu powiedzieć, a czego nie. Ten sposób y, pisarstwa biograficznego, który prowadzę nie, opiera się na szukaniu sensacji i takiego, że odkryłam tajemnicę, której nikt nie wie, nie wiedział. Trudno jest to takie tajemnice. Wolę odkrywać człowieka, wolę odkrywać wrażliwość, na przykład jak w przypadku tej bohaterki, trochę inną prawdę niż wizerunek, ale no w takiej, w aurze życzliwości. Nie umiałabym pisać o kimś, kogo nie lubię. Nie wyobrażam sobie. <grym> 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 Powiedziała Pani tutaj o tym, że opowiadała Pani o niej, ona sama o sobie opowiadała. Tak. I do tego wątku za chwilę pozwolę sobie jeszcze wrócić. Natomiast. Y Także padło tutaj z pani uz, że siedem tomów autobiografii. Oczywiście wiemy, że, że, że ona istniała. I z tego powodu także uważam, że to nie lada wyzwanie mhm. było napisać tę opowieść, bo cóż no powielać po prostu to, co autorka sama o sobie powiedziała, mhm. zwłaszcza, jeśli jak pani mówi, nie chce Pani szukać sensacji, czyli gdzieś udowadniać, że przekłamała, że pokazała się w lepszym świetle niż powinna, czy, czy cokolwiek innego. Mhm. Tak? Jak to, jaka jest Pani optyka na tę kwestię? I to yy, cudem i darem niebios jest gatunek, którego, mhm. który uprawiam, czyli Powieść biograficzna, bo podejrzewam, że. Napisanie dokumentalnej biografii byłoby i łatwe, i trudne, tak? bo bardzo dużo tych materiałów jest, ale byłoby rzeczywiście tylko powieleniem tych faktów. A powieść to jest takie stworzenie, które pozwala nadać po prostu postać literacką, jakiejś historii życia, nawet odcinkowi przecież ja nie opisałam jej od narodzin po ostatnie dni tylko pozwala powieść wybrać Jakiś etap, jakąś, jakieś zdarzenia skupić, po prostu przeformułować dane, które mamy, materiały w Książkę w literaturę, w opowieść o człowieku, w jakąś historię ludzką. I tu w tym momencie otwierają się takie możliwości, że im więcej wiemy, tym lepiej, i to, co wiemy, możemy literacko przetworzyć. Ja nie ukrywam, że bardzo to lubię, dlatego że takie pisanie powieści biograficznej to jest również osadzenie człowieka w jego scenarii. Tutaj mamy scenarię biur architektonicznych, Warszawy przez tyle lat odradzającej się. Zaczynamy od ruin, od cmentarzyska. A Warszawa z domem chłopa wyłącznie, który budowała, rośnie w ogóle epoki, nawet kilka epok można powiedzieć, tak, to wątek cały kobiecy, więc mody, jakiejś kultury, stroju, filmu, to wszystko, trudno powiedzieć, że ktoś ujął to w autobiografii, tak, to muszę jako twórca tego świata, odtwórca, znaleźć, odtworzyć, w jakiś sposób zrobić z tego mozaikę, czy fresk, żeby podać czytelnikowi, który chce się, mam nadzieję, chce się w ten świat zanurzyć. I ta praca odróżnia yy, yy, Przepisywanie załóżmy jakichś tam informacji od tworzenia powieści o kimś, o jego osobowości. Poza tym jest jeszcze coś takiego, przestrzegam czytelników przed tym swoich na spotkaniach, zwłaszcza młodzież, z którą też się spotykam, że kiedy piszemy pamiętnik, biografię, autobiografię, pamiętnik, dziennik, zapiski własne. To trzeba uważać mocno, bo może się za 50 lat ktoś taki znaleźć jak ja, kto się do tego dobierze i uzna, że to wspaniały materiał, żeby poznać osobę, która to pisała i świat. Jest tam oczywiście zestaw faktów, ale brak pozorom nie o te fakty chodzi, bo fakty i tak trzeba sprawdzać, tak? Ludzie piszący autobiografie czy wspomnienia mylą się co do faktów, co do faktów historycznych i dat, są ludźmi, mogą robić pomyłki, tak? Natomiast między wierszami sprzedajemy bardzo wiele informacji o sobie, o humorze, o sposobie mówienia, o sposobie patrzenia na świat, o swojej filozofii życiowej. I tutaj można zrobić sobie takie śledztwo na niemalże kryminalne, tylko że kryminalne literacko w poszukiwaniu prawdziwej osobowości danej bohaterki. Bohaterki mówię, bo o kobietach piszę, było już ich trochę i za każdym razem starałam się albo wydobyć je z niepamięci, bo są niesłusznie zapomniane, jakola Ola Szczerbińska, jedynie jako żona Piłsudskiego znana, błąd i tak dalej, i tak dalej, nie będę ich tu wszystkich wymieniać, ale albo właśnie wydobyć z niepamięci, albo... Pokazać, że wizerunek ich, który nosimy w głowie, wcale nie jest taki dokładnie prawdziwy, nie jest prawdą o tych osobach. No, Hanka Bielicka, o której zawsze myśleliśmy, że te strzał tysiąc słów na minutę, a to wszystko było profesjonalnym aktorstwem i wewnątrz była poważna, bardzo wrażliwa, inna. tak? I tutaj, kiedy człowiek staje wobec siedmiu tomów. Książki o sobie, gdzie czasem jest, pada zdanie, że bo nie chcę, żeby nikt inny pisał, tak, a potem a jak umrę, można pisać. Piszcie, co chcecie. <laughs> Oczywiście autor powieści biograficznej nie może pisać, co chce. Nie może nadużyć zaufania swoich odbiorców, którzy sięgają po książkę, żeby dowiedzieć się o tej bohaterce, więc jakby jest to praca biografisty plus praca literata, pisarza i w związku z tym, no oczywiście stanąć przed takim materiałem należy z jakimś pytaniem. Ja miałam kilka tych pytań. Ważne dla mnie było odkryć, ile was jest w ogóle, czy rzeczywiście dwie, Irena Kun i Joanna Chmielewska. No wyszło mi, że więcej. I właśnie poszukiwanie tej trzeciej, trochę Joanny, trochę Ireny, tej, której nie chciała może do końca pokazać światu, tej swojej wy, wyłaniającej się spoza wizerunku, który stworzyła, bo stworzyła wizerunek hmm. mocnej baby, która da rady sobie ze wszystkim i w dużej mierze taka była, nie mówię, że nie, ale też była gdzieś ta, która potrafiła zamknąć się w pokoju i przeżywać smutki dla siebie, tak? bo ona tak twierdziła, że Mm, uśmiech ma dla świata, a jej smutki to ma dla siebie i nie potrzebuje się nimi dzielić. Warto trochę te karty odkryć, tak sobie pomyślałam, po latach. Mija 10 lat, jak jej nie ma. Może pani Joanno warto tę swoją wrażliwość światu też pokazać? Chciałam porozmawiać z panią o kreacji, bo to, że Janna Chmielewska kreowała siebie, swój wizerunek, nie tylko w, w autobiografii, ale także w kryminałach, które tak. pisała, w tych powieściach, Jak które najbardziej. pisała. Jej tak? bohaterka Joanna była nią, jej przyjaciele byli jej przyjaciółmi. Ej, oczywiście lekko, podprawionymi <coughs> różnymi przyprawami, farbkami na potrzeby e, powieści, ale niemniej to byli oni. Poznaliśmy ją jako jej czytelnicy, no, w każdym razie wizerunek, który stworzyła. Ej, Pisała w bardzo charakterystyczny sposób, a pani udało się ten, mhm. ten styl właśnie udać, skopiować. Nie, nie wiem, jak to, użyć, jak to użyć tego słowa, aby nie umniejszyć pani pracy. Natomiast wskazać, że weszła pani w buty Janny Chmielewskiej, pisząc tę swoją opowieść. To było trudne, to było na pewno celowe, prawda? Ale, ale jakie tak, to było? Tak, to znaczy trochę tak. Y Doszłam do wniosku, że nie można napisać o Joannie Chmielewskiej powieści w sposób odległy, tak to powiedzmy, od tego, jakie książki tworzyła ona. I tu raczej powiedziałabym o atmosferze, o próbie wprowadzenia dynamiki wydarzeń, troszeczkę sposobu portretowania postaci i troszeczkę języka, ale troszeczkę, bo z kolei no, nigdy nie udaje się, ja mm, jestem tego zdania, że naśladownictwo nie jest dobre i naśladować dokładnie, wejść w styl Chmieleski, zresztą nie, nie jeden człowiek próbował. To się da zrobić. On jest na tyle charakterystyczny, że to się da zrobić, ale próbować tak całkiem go podrobić, to wydaje mi się, że byłoby raz sztuczne, nieefektywne, no i trochę nie w porządku. Natomiast postawić sobie zadanie, żeby stworzyć taką powieść, podobną trochę do tych światów, które ona tworzyła, ale stworzyć go dla niej i o niej. Z nią w roli głównej. No i Anna, tak jak pani wspomniała, tam, Joanna przy wielu książkach, jej bohaterka główna ma nie tylko jej cechy, jej problemy jej hmm, poglądy, ale też jej imię. Więc wiadomo, że to jest alter ego, ale pamiętajmy, że to kreacja. Ja właśnie tego szukałam tego mhm. troszeczkę rozbieżności między kreacją a prawdą. Ale trudno byłoby chyba stworzyć rzecz i powiedzieć ludziom, czytelnicy: Słuchajcie, tu jest książka o Waszej uwielbianej pisarce, no, napisana w zupełnie obcy sposób, odległy od niej. Dlatego to było pewne wyzwanie, nie powiem, ponieważ nie aspiruję do umiejętności czy też właśnie tworzenia takiego dokładnie stylu ironicznego jak ona. Ale z drugiej strony muszę też przyznać, że było to pewną pomocą, ponieważ dzięki temu można było bawić się trochę tym światem, który się stwarza i szukać tych sposobów. Sceny wywołujące uśmiech czy też śmiech, humor są trudne. To nie są łatwe sceny do pisania. Więc tutaj było też takie trochę wyzwanie. Tu może, może najbardziej. Mam nadzieję, wiele osób, które czyta, mówi mi, że, że właśnie czyta się szybko, że czyta się dynamicznie, wręcz z niedosytem i że ma się to poczucie na chwilę przeniesienia w, w świat Chmielskiej, w świat jej książek. Jeśli to się udało, no to, to tak, to, to, to sprawiłoby mi satysfakcję. Mnie także te uczucia towarzyszyły, więc udało się. No, w to się mojej opinii z pewnością. Mhm. Dlatego mówię o tym, no, tak nieudolnie nazywając to kopiowa kopiowaniem stylu, ale po prostu e, poczułam się, jakbym czytała, jakbym, czy, jakbym była z Chwilewską po raz kolejny, tak? w książce, tak. której nie znam. To był ten walor, który mnie szalenie e, sprawił przyjemność e, przy lekturze. E, chciałabym troszkę o tym tytule, niełatwo mnie zabić, mhm. bo wiemy, że Wróżka wywróżyła jej. E, Całe życie praktycznie, poza jednym, że y, umrze szybko. I tak, tak sobie pomyślałam, że może wcale wróżka się nie pomyliła, bo w pewnym momencie, tak jak pani podzieliła książkę, y, no nie umarła, ale zakończyła mm -hmm. swój publiczny <coughs> żywot Irena Kun, stała się Janną Chmielewską i tak funkcjonowała do końca życia. Więc pewien mm -hmm. etap po prostu się zamknął. No Wróżka tak to zobaczyła. Chyba tak. Widocznie na, tej, na ręku, tam, gdzie się te linie rozchodzą, była jakaś przerwa, i tę przerwę możemy tak właśnie zinterpretować i tak właśnie zapisać. No, ja też to tak odczułam, tak to sobie troszeczkę zinterpretowałam, dlatego zresztą od tego w zasadzie zaczyna się od tej przemiany książka, i ma to oczywiście związek z tytułem, ale to też jest wynik tego, o czym pani mówiła, tego sposobu ujęcia tej akurat bohaterki, bo jej on nie pisze, inaczej o niej pisze i inaczej pisamy ordonównie, prawda? To jest tak, że moim zdaniem każda książka jest też sposobem komunikacji z czytelnikiem. I żeby czytelnik się dobrze czuł w tym świecie i komunikował się ze mną i z bohaterami, aby z niego książka nie istnieje. To to właśnie wymaga stworzenia takiej, jakiejś, takiego jakiegoś, na no, trochę mrugnięcia okiem, trochę takiego komunikowania nawiązującego do bohaterki, takiego trochę, można powiedzieć, flirtu językowego z odbiorcą, który umówmy się zna, wiemy, mhm. pamiętamy, że większość osób zna, chociaż mam nadzieję, że sięgną również osoby, które nie znały chmielskiej i może właśnie poznają. No, i tytuł jest wynikiem, jest taką wisienką na torcie, która wypływa z całej tej koncepcji. Ja miałam trochę inny pomysł na tytuł, zresztą słabszy. Ten tytuł jest wynikiem redakcyjnych negocjacji, pomysłów. tak? Ja sobie cały czas tak myślałam. Mięta z bubrem to jest dobry mm. tytuł, bo to, tak, to daje taką jej takie zdanie, filozofię życiową, tak? mięta z bubrem, czy tam masz kłopoty z mężem, z dziećmi, z chorobami, dasz radę, jesteś rezolutna, inteligentna, a jeszcze do tego trochę urody, o, dasz radę, mięta z bubrem. Ale rzeczywiście mogłoby to być troszkę niejasne dla wielu czytelniczek, które na przykład dawno czytały albo nie wszystko czytały, i powstała ta koncepcja, że niełatwo mnie zabić, bo to jest symbol jej charakteru, jej osobowości, tak? Bo to jest prawda o niej i o bohaterkach jej książek, w których ona też tkwi. Mało tego. Jest jeszcze jedna ciekawa rzecz, która mnie bardzo do tego tytułu skłoniła i zauroczyła, to jest prawda o kobietach tych czasów. Bo. To jest tak też, że Chmielewska spowodowała, że kobiety lat 60., 70., 80., Myślmy, jakie to czasy. Tak? To są czasy prl to są czasy szare, kiedy jest trudno, kiedy kraj jest zamknięty, kiedy właściwie wszelkie towary luksusowe są towarami arcyluksusowymi i w tym wszystkim ta kobieta powoduje, że czytamy te książki i widzimy, że ze wszystkim się można poradzić, że to tam brak długiej kolejki czy, czy yy, brak yy, pieniędzy na zapłacenie rachunków, to Pięta z bubrem, że, że damy radę, tak? I w dodatku w tym jest taka atmosfera, i tyle ciepła, i uśmiechu, że te kobiety Perelu się uśmiechnęły i uwierzyły w siebie. To są, można powiedzieć, takie wielkie zasługi, bo w książce mojej każdy rozdział ma tytuł wzięty z tytułów książek mieleskiej, tak? Na przykład wszystko czerwone i tak dalej, większy kawałek świata, a jej życie, ja sobie tak pomyślałam, należałoby nazwać tytułem wielkie zasługi, jeśli by już <śm> szukać tym tropem. No, bo rzeczywiście wiara w siebie i umiejętność pokonywania życiowych progów to jest wielka umiejętność, a ona w ty, poprzez śmiech, poprzez rozrywkę, poprzez, poprzez lekturę, poprzez pomysłowość, tak, bo się mówiło, co ona tam wymyśliła, jakie będą kolejne rozkopane groby czy, i, czy inne lochy pod zamkiem czy Tak, czy, stu, czy odkopane studnie. I to wszystko powodowało, że mówiła światu: Niełatwo mnie zabić. No, całe zdanie Nieboszczyka jest po prostu zresztą moim zdaniem jest to książka autobiograficzna <grym znalazła> w dużej mierze i można, wszystko można, tak, można szydełkiem, a każda kobieta ma szydełko w torebce, może teraz nie szydełko, tylko pilnik do paznokci, ale tak, wydłubać się z lochu, tak, z, z, właśnie spod zamku nad Loarą, można, nie wiem, ukraść jacht mafii, można w ogóle z mafią sobie poradzić, a nawet z bólem, który swoją zdradą może przynieść ktoś najbliższy. Z tym wszystkim można sobie dać radę i niełatwo zabić taką kobietę jak Chmieleska. Yy, I to sprzedała taki komunikat, taką filozofię bardzo, bardzo wielu kobietom tych, tych czasów. I to jest moim zdaniem właśnie taka zasługa, aczkolwiek możemy się zastanowić, czy to, że niełatwo nas zabić, to jest takie <grymne> z całą pewnością wygodne i zawsze, yy, i zawsze dobre dla nas. Yy, no i jeśli chodzi o tą przemianę, to tak, to też jest taki. No to właśnie, jak się jest w świecie chmielewskim, to się zaczyna zauważyć trochę tak z humorem, albo z dystansu z innej strony pewne rzeczy. Między innymi tutaj, kiedy mamy taką metamorfozę, bo kobieta, która była matką, żoną, architektką, potem rozwódką, przemienia się nagle w pisarkę, podróżniczkę, kobietę przygody. Tak? To jest zupełnie inne życie, zupełnie inne nastawienie. Jest ten moment przemiany. Dlatego w tej mojej scenie ona tam wydrapuje pilnikiem na podopasnokci, na Ławce, yy, tak jak mamy to w wielkiej literaturze romantycznej, tylko właśnie no, poprzez spojrzenie chmielskie trochę z takim mrugnięciem oka następuje ta metamorfoza. I może udało się, bo wcale nie miała takiego łatwego tylko życia, może udało się yy, kopniakom losu wyciszyć, troszeczkę w tył odsunąć yy, Irenę, ale narodziła się Jan, więc niełatwo. Przez, przez ciernie do gwiazd, jak, jak mówił starożytne przysłowie. No. Myślę sobie o tym, bo że z całą pewnością ta książka jest cenna dla tych, którzy Jannę Chmielewską lubią, znają, ale też z drugiej strony może być odkryciem dla tych, którzy znają, tych współcześnie piszących autorów komedii kryminalnych, że dzięki Pani książce sięgnął. Pochmielewską, mm -hmm. nastąpi jej comeback, choć nie, ona nigdy nie umarła tak naprawdę w polskiej literaturze, jest gdzieś tam obecna nadal. Natomiast myślę też o takiej warstwie poznawczej, bo tu właśnie troszkę pani na ten temat powiedziała, że PRL to życie, w którym przyszło żyć ludziom po wojnie i, i później w kolejnych dekadach. Było potwornie trudne. Mm -hmm. Zapominamy o tym, ciesząc się jakimiś tam elementami perelowskimi, które w tej chwili stają się modne, wraca ta moda. Powiem tak, ja patrzę na to z dużym przemrużeniem oka, z uwagi także na to, że właśnie dzięki takiej książce możemy poznać, jak to życie naprawdę wyglądało. Mm -hmm. Cóż te artefakty perelowskie naprawdę znaczą. Potworną nędzę, potworny trud, brak wszystkiego. To, że ona miała dziecko, studiowała. Później pracowała na etacie, dorabiała po nocach no. i tak nie starczało na nic. Zapracowana była, bardzo zapracowana. I w zasadzie wiecznie w jakimś fartuchu, pewnie w pracy w jednym, w domu przy garach w drugim. I dorządza węgiel z piwnicy do domu, żeby ten dom ogrzać. Trzecie piętro. Trzecie piętro. Bez windy. Dziś w ogóle sobie nie umiemy wyobrazić. A jeszcze to zgęszczenie rodzinne w jednym miejscu. Z jednej strony dobrze, bo było się komu dzieckiem zająć. Z drugiej strony, no Matko Święta, ile takich mhm. konfliktów. Zresztą pisze Pani o tym także. Mhm. Takie wspólne bytowanie tak. powodowało, to było potwornie ciężkie życie, i trudno sobie dziś wyobrazić, jak to było. Myślę, że to jest taki dodatkowy bonus dla tych, którzy, którzy tych czasów nie pamiętają. Jak w takiej sytuacji może się narodzić poczucie humoru, bo mnie by ono chyba opuściło, A tak no I to jest ta jej wielka zasługa, że może opuściłoby panią, ale po przeczytaniu którejś z jej książek, na przykład choćby Lesia, chociaż Lesio ma wielkich fanów i ma też takich niechętnych, powiedziałabym, czytelników, ale tam są sceny i w tej książce i innych, że można rzeczywiście się pośmiać, że można się turlać ze śmiechu i no, śmiech daje tę siłę. Być może to właśnie i ona sobie poradziła z tym, z tamtym, z wamtym, z takimi absurdami rodem z Barei, prawda? Bo on też pokazywał to, ten czas prl więc może jednak byśmy sobie dały radę. Ja trochę te czasy pamiętam. I mm, wydaje mi się, że to jest też tak, że my w tej chwili mitologizujemy, lubimy, tak? Mhm. Wydaje nam się, że jest moda na jakieś tam y, naczynia z czasów Perelu, u nawiasem mówiąc paskudne, ale, ale były wtedy, więc, więc tak, to dobrze, pewnie to dobrze, bo lepsze są dobre uczucia niż y, poczucie niechęci, gniewu i pragnienia zemsty, tak uważam. Zresztą, no y, tak słyszę nieraz, że najważniejsze, że byliśmy młodzi wtedy, tak? Mhm. <laughs> I Słyszę takie, tak? nawet kiedyś mam w rodzinie stryja, który był na Syberii i mówi: Mogę tam być znowu, byle tylko znowu mieć 20 lat. Ja myślę, że tak trochę działa to z Berenem, ale rzeczywiście czasy były siermiężne, smutne, bywały groźne. I w tym wszystkim, a, a kobiety, jak, jak to kobiety zresztą wszystkich czasów, zresztą chyba trochę i mężczyźni, no ale o kobietach tak się myśli i, i to bardziej widać, przecież tęskniły również za pięknym strojem, za kosmetykami, i to wszystko w książkach chmielskich jest. I to wszystko ja się staram w swoich książkach, bo nie tylko w tutaj PRL się pojawia, w przypadku bielickiej też staram się to też utrwalić, pokazać, bo ona spowodowała to jest troszeczkę taki czar urok w jej książkach, że jak bohater biega od budki telefonicznej do budki telefonicznej i zdobywa niczym szczyt górski, piątą budkę telefoniczną i też jest zepsuta. No to my może... I, I my się śmiejemy z tego, a przecież trudno wyobrazić sobie coś bardziej irytującego jeszcze z punktu widzenia człowieka, który ma komórkę w kieszeni. <laughs> Gdzie te czasy, kiedy biegało się po budkach? No byłam na studiach, to jeszcze były budki telefoniczne. I to czekanie, kiedy ta baba, która tam tak długo gada, wyjdzie stamtąd. I to troszeczkę ten sentyment się rodzi, kiedy, kiedy o tych czasach mm, czytamy. No i ta y, niezłomna prawda, że tak y, naprawdę Najważniejsze jest samopoczucie i filozofia życiowa, a nie opakowanie. Nie powiedziałabym, że opakowanie jest nieważne, bo te sukienki, bo ta zmiana mody, bo to zaglądanie do burdy, które się można było, trzeba było zdobyć spod lady. Wszędzie też tam jest, dodaje uroku, no ale chyba właśnie przez tą filozofię życiową. Zdobędziemy to, będziemy mieć, uszyjemy sobie nawet tykiecki spód na pospadochronie gdzieś tam po wojnie, ale będą, tak? No, też y, y, warto zauważyć, że Chmielewska y, dość szybko zaczęła wyjeżdżać za granicę. To były czasy, nieosiągalne były podróże zagraniczne dla przeciętnego człowieka. W tych latach 70., -tych, pod koniec 60. ona wyjeżdża do Danii ze sprawą Alicji, tak, wydaje i pisze o tym w książkach. I wydaje mi się, że poprzez to też otwierała okienka, tak, że można było zajrzeć, zobaczyć, jak ten świat raz za żelazną kurtyną wygląda, ale nie tylko, na przykład świat kasyna, tak, kto tam wie, albo wyścigów konnych. Ona zapraszała w te światy i, i to też ten świat normalny, codzienny po prostu barwiało. No nie ma nic lepszego jak uśmiech, tak? Kiedy pani opowiadała tutaj o, o tym poszukiwaniu budki telefonicznej, no ja nie, nie mogę się oprzeć, żeby nie przypomnieć jednej z ekranizacji książki pod tytułem Lekarstwo na Miłość. Znaczy taki książka nosiła tytuł Klin: Film w gwiazdorskiej obsadzie i scena e, Krystyny Sienkiewicz, która spowalnia celowo działanie. Rzekomo podejrzanego mężczyzny, opowiadając przez telefon o sukience. Wymyślała tam cuda na kiju, i na koniec padało i guziczek, i już nie wiedziała, co tu dodać, żeby przedłużyć każdy inny. I mężczyzna mdlejący z, z irytacji przy tej budce telefonicznej. Jest to scena, którą, jeśli państwo nie widzieli, to gorąco polecam obejrzeć film i oczywiście przeczytać książkę także. I tam ten telefon, tam ogromną rolę ta, odgrywa, telefon. odgrywa telefon. W ogóle telefon w tej książce też odgrywa kluczową rolę. Powiedziałabym takiej osi kompozycyjnej i w książce też, ale ja mam taki sentyment do tego telefonu, bo tak ważny telefon wtedy, a przecież ile ona czekała, żeby telefon własny zdobyć, mm -hmm. tak? Zdobyć telefon w PRL-u to trzeba było mieć wiele cierpliwości wiele znajomości. Dla nas, posiadaczy komórek, to w ogóle jest jakaś opowieść o innym świecie, prawda? Dla nas, posiadaczy laptopów, brak maszyny do pisania dla człowieka, który ma pisać książkę, jest niewyobrażalny. Obraśnie. A tutaj mamy także tę historię opowiedzianą na łamach pani powieści. opowieści. Ponieważ to jest opowieść, nie kończy pani, o czym już tu pani wspomniała, jej życia razem z jej Życie. śmiercią, mhm, tak? Pozwala pani do, domyśleć się, co, co, co będzie dalej. Ja uważam, że to bardzo eleganckie z pani strony, że tak, że pozwoliła nam pani ją poznać w takim etapie najwię największej kreatywności, największej aktywności. Ale wiem, że czytelnicy czynią pani z tego tytułu zarzuty, że jak to? Oni by chcieli dowiedzieć się, jak to było dalej. No, pisząc książkę, trzeba się na coś zdecydować, tak? Określić jej ramy, yy, przyłożyć tę lupę akurat do tego miejsca, a, a nie innego, yy, bo wtedy, pomoże, napisałbym siedem tomów, tak? I rzeczywiście nie odbiegałyby od autobiografii. A przecież nie tylko tam się szuka, jej książki też bardzo, bardzo wiele o tym świecie i o niej mówiły. Poza tym uważam, że są biografie, które się nie kończą. I że to jest taka biografia, że Chmielewska, wiecznie żywa, najmłodsza z moich bohaterek, ciągle, kiedy na spotkaniach z czytelnikami ją wspominam, bardzo dużo pań pamięta, uśmiecha się, od razu wspominają książki. Więc to jest coś takiego już nawet pozaliterackiego, powiedziałabym, no może nawet jest zjawisko socjologiczne, że ona ciągle jest i trwa w tej właśnie swojej, najbardziej aktywnej, w tym Aktywnym etapie życia, w tej formie, tak? Kiedy od tego momentu, kiedy była już kochała, była młodą kobietą, przeszła przez to wszystko, rozwód, przemianę po tym, jak została pisarką i dała nam tyle tych powieści. I wydaje mi się, takie miałam poczucie, że tak ją chciałabym zapamiętać, tak ją chciałabym upamiętnić. I ja nie tylko w tym zakończeniu jakby nie, nie, nie stawiam, nie zamykam żadnych drzwi. Proszę zwrócić uwagę, że ja. Sugeruje, że może jest jednak gdzieś w tym kurorcie, w górach, gdzie nie ma zasięgu i kiedyś trzeba będzie tam po prostu pojechać. <sum> Bardzo jest to piękna wizja. Oby tam miała maszynę do pisania, czy też dziś współcześnie komputer. Chyba na, którym, na laptop potem na, tak... którym, na którym mogłaby pisać dalej. Myślę, że nie ma takich, którzy nie chcieliby czytać tych książek i jeszcze i jeszcze. I właśnie, a propos książek jeszcze i jeszcze, podejrzewam, że po wydaniu tej książki ma Pani w planach jakieś inne. Tak. A czy te plany można ujawnić chociaż w części? Może w malutkiej części, bo tak jak tytuł, o tym tytule właściwie jeszcze to należało powiedzieć, że on dlatego pasuje do życia Chmielewskiej opowieści o nim, że jest taki trochę kryminalny, ma taką nutę tajemnicy i kryminału. Tak zresztą też i starałam się tą fabułę prowadzić, żeby jakaś tam tajemnica i zagadka się pojawiła, chociaż nie kryminalna, może tak bo bo. Bo to nie ten typ książki. To tak samo i z tymi moimi innymi bohaterkami. Muszą czasem przez jakiś czas pozostać w tajemnicy, ale przygotowuję biografię następnej pisarki. O, w jakiś sposób mnie to wciągnęło, bo jednak do tej pory. Tak? Pierwszą, jest, pierwszą pisarką, o której stworzyłam książkę, była wokalistka, była gwiazda estrady, tak? była polityczka, była lekarka, a, a teraz pisarka i będzie następna pisarka, która musiała zmagać się z problemem takim, że kochały ją miliony, ale nie krytycy. I teraz proszę sobie wyobrazić, gdzie szukamy tej wartości literatury. Czy w tym, że wzrusza się miliony serc, czy w tym, że czyta nas garstka ludzi, ale za to znających się na rzeczy, nagradzających i krytycznych. Nie wiem. <laughs> Nie wiem. Jest to problem, z którym ja sama niejednokrotnie się mierzę, który próbuję uzyskać, na który próbuję Balast. uzyskać odpowiedź od, od goszczących tutaj w studiu Fanbook TV autorów, no bo oni chyba posiadają tę, tę wiedzę, co, co, albo też na co dzień wybierają, mhm. bo, bo może trzeba wybrać między. Uwielbieniem krytyków, a uwielbieniem czytelników, a może nie trzeba wybierać, nie mam pojęcia. ale rozumiem, że pani w tej biografii opowie, tak? Odpowie tak, na to pytanie. Trochę będę się starała i będę się starała też nie być stronniczą jako pisarka, która tak, Solidarność kobiet i solidarność pisarska być może gdzieś tam zakwitła. Sądzę, że nie jest to proste przełożenie o rozmowie między ilością a jakością. Bo gdyby tak było, to może by było prościej. To nie jest tak że to jest ilość lub czy jakość, jest tutaj tym kryterium oceny. Moim zdaniem i obserwuję to pisząc o wielu już kobietach, a także o rodzinach, tak? bo to saga rodzinna jest czymś, od czego wyszłam, ale każda biografia jest w jakiś sposób sagą rodzinną. To też jest taka moja refleksja po napisaniu tych rzeczy, że w każdym, w każdym wypadku dzieje się to tak, że są te tajemnice, są dzieje rodzinne, i wiele się zmienia. Zmienia się scenografia, zmieniają się stroje, zmieniają się obyczaje. Świat, w którym nie można było spacerować z kuzynem po parku, jeśli 100 metrów dalej nie szła przyzwoitka, gdzieś odszedł, odbiegł, yy, gosety, buły na, na głowie tak to wszystko, ale też to wszystko to jest głównie kostium i scenografia i to się zmienia, a tak naprawdę nie zmieniają się emocje. One się nie zmieniają od czasów Kleopatry. I nie są zależne od tego, jaki krój sukienek jest modny w tym sezonie. I dlatego wydaje mi się, że jeśli literatura budzi emocje. Pewnie można to jakoś tam do filmu i do innych produktów, tak? bardzo brzydko brzmi, sztuki, kultury i sztuki zastosować. Jeśli budzi emocje, jeśli pobudza do refleksji jakiejś takiej i pomaga ludziom żyć, na przykład jak choćby książki chmielewskiej, budzi uśmiech, no to tu jest chyba ta wartość ważniejsza niż obliczanie ilości sprzedanych egzemplarzy, co nie jest bez znaczenia dla pisarza, ale docieralność do dużej ilości czytelników z dobrym komunikatem, z uśmiechem i z dobrą filozofią wydaje mi się najcenniejsza. Chyba tak. To ja tego pani życzę. O książce ja o Joannie Chmielewskiej niełatwo mnie zabić, dotarła pani Podstrzymy. do szerokiej rzeszy. A za tym życzyłabym i pani i sobie, żeby ludzie po prostu czytali e, także kryminały i powieści Joanny Chmielewskiej. Szanowni Państwo, e, to jest naprawdę bardzo fajnie napisana książka, czyta się ją lekko, przyjemnie. Jeśli znają Państwo Joannę Chmielewską, będzie to powrót do, do niej, spotkanie z nią ponowne, a więc wielka przyjemność. Jeśli Państwo jej nie znają, ha, zapraszam na to spotkanie. <grym> bardzo fajne, bardzo sympatyczne. Dziękuję Pani bardzo ja za dziękuję. rozmowę. Dziękuję Państwu, do zobaczenia.